Andrzej Grzebek po wygranej na FEN20. Tak żartobliwie tutaj kolega powiedział, żebyś sam opowiedział o tej walce, bo większość z nas tego nie widziała, bo była tak szybko i byliśmy zajęci tak naprawdę. Tam była chyba jedna z pierwszych akcji, prawda? Kiedy powaliłeś rywala i w zasadzie skończyłeś to przed czasem. Tak jak wiecie, no walka zaczyna się od stójki, to stójka zawsze jest jakaś tam badana, to tutaj nie ma tak, że od razu wchodzi mi pierwsza akcja i jest okej, jest knockout. Nie, no pierwsze trzeba wyczuć tego przeciwnika, no nie wiemy co on prezentuje, dlatego chciałem też zobaczyć jak on się rusza noga, jak pracuje, próbował zmieniać pozycję, chciał troszkę mnie wybić z rytmu, nie udało mu się, to wiedziałem, że muszę zacząć jak zwykłe kopnięcie, bo tutaj dość mocno zawsze zaczynam i wiem, że jak uderzę dość mocno, to już wiem, że ta walka zaczyna się pod moje dyktando i tak się właśnie stało. Czekałem na to kolano, bo wiedziałem, że ono wejdzie, bo przetrenowałem go prawie miesiąc czasu, to kolano z wyskoku była całkowicie ciągła praca. Widzieliśmy, że ten przeciwnik jest dużo niższy ode mnie. Ja jestem mocno skoczny, mam dobre nogi. Próbowałem high kicka, no niestety jak zwykle przestrzelam go zawsze wyżej niż jest przeciwnik. No ale kolano z wyskoku bardzo efektowne, bardzo ładnie to wyglądało. Mi się tak wydaje, bo w sumie już go nie pamiętam, ale udało się i jest zwycięstwo. Czy po takim zwycięstwie właśnie z rywalem, gdzie no wiele osób właśnie nie było jakby z góry takim nie byli zachwyceni, nie wiedzieli czego się spodziewać, a może właśnie wiedzieli czego właśnie się spodziewać i czy ty jesteś usatysfakcjonowany takim zwycięstwem? Cieszę się, że dopisałem mu pierwszy do rekordu i pierwszą porażkę, prawda? No był niepokonany 5-0, no uwierzcie mi, że każda walka to walka, to nie jest tak, że on sobie wychodzi, nawet jakby walczył z ogórkami, to jest walka i każdy cios może wyjść, może nie wyjść, a jak wyjdzie to może być noga, prawda? I przygotowałem się jak pod każdego zawodnika, federacja mi zaproponowała Antoliego i ja nie mam nic do wyboru, ja nie będę wybrzydzał, kogo mi proponują zawsze biorę, tak samo z Marcinem powiedzieli. Mój sztab od razu wybierzemy i koniec. Nie ma jakichś kalkulowań, czy on jest mocny, czy nie mocny. Po prostu no, jesteśmy wojownikami, jesteśmy gladiatorami, bijmy się, dajmy dobre show, róbmy to dla fanów i będzie super. To już jest pewniak, tak? Że kolejny pojedynek, jeżeli to będzie dla fanów, to będzie pojedynek o tytuł. Każdy mnie o to pyta i nie chcę tutaj odpowiadać, czy to będzie pojedynek. Wiem, że kibice i otoczenie domaga się tego, żebym już stoczył tą walkę o pas. No nie ukrywajmy, jest to czwarta walka. Fajnie, mam 4 walki z rzędu wygrane, więc no sami ocencie, czy ta walka mi się należy, czy nie. No, ja nie będę tutaj decydował, zostawiam wszystko w rękach włodarzy i zobaczymy, co dalej będzie. Andrzej, to jest kolejny zawodnik, którego pokonałeś za wschodniej granicy. Chyba jesteś specjalistą powoli od tych zawodników za wschodniej granicy. Nie wiem, no akurat ciężko pracuję na tych treningach, że no, żeby te walki wygrywać, prawda, nie leżę na tych treningach. Dość, że dojeżdżam prawie codziennie po 100 km w jedną stronę. Mocno pracuję, mocno cisnę, żeby coś osiągnąć w tym sporcie. No i czy to są przeciwnicy z zagranicy, czy ze wschodu, czy z innych tych. No z każdym chcę wygrywać, prawda, po to robię, żeby wygrywać i dawać przyjemność moim fanom, prawda, kibicom, wam wszystkim, którzy jesteście zgromadzeni na hali, oglądacie mnie, więc czy to jest wschód, czy inny kraj, jak najbardziej będę brał te walki i będę chciał wygrywać efektownie. Prezes podkreślał, że wiele organizacji dzwoni do zawodników, myśmy o to pytali, do zawodników z FEN-u i proponuje im kontrakty. Do ciebie z jakiejś polskiej organizacji dzwoniono? Może z polskiej organizacji nie dzwonili do mnie, ale wiem, że dużo jest właśnie ze wschodu, z Rosji przede wszystkim, dużo federacji się bardzo dużo, nie wiem, same to czołowe federacje rosyjskie do mnie się zgłaszają, niestety nie biorę tych walk, po prostu jestem fair wobec FEN-u, jestem z nimi, jeśli oni mi pozwolą, będziemy to rozważać, na razie mamy te staty regularne fajnie i myślę, że tutaj zostaje. A które organizacje rosyjskie? Fight Nights, miałem proponowany M1 z ACABu. Mówię, no jest naprawdę dużo. Mam rozmowy cały czas z różnymi menadżerami, do mnie piszą. Nie chcę też tutaj mówić, bo to jest niepotrzebne. Skupmy się na tym, co mamy teraz i co będzie zaraz, za niedługo. Już powiedziałeś. No już nie powiem nic dalej, nie mogę. Jesteś zdrowy, nie ma kontuzji, nie ma urazów. 26 maja FEN21 Wrocław. Będziesz gotowy? No walka o pas, jak wiecie, ma swoje prawa jakieś tam swoje, te, że trzeba się przygotować pod te 5 rund jednak, to nie jest 3 ani 1, jest to 5 rund i ten okres przygotowawczy niestety musi być wydłużony, musi być dużo cięższy i na pewno mam plan teraz odpocząć, a potem jest plan wylotu do Tajlandii, no zobaczymy czy to wszystko się zrealizuje, wierzę w to, że tak będzie i wrócę z Tajlandii i coś na pewno się dowiecie. Nie myślisz o rewanżach, tylko raczej do przodu i nowi rywale? Oczywiście, że tak. No rewanże,
powiem tak, to nie jest koncert życzeń, już to któryś raz będę mówił, że jakbym ja chciał na przykład walczyć jutro z Mamedem Kalidowem za jakąś tam kwotę, dajmy to, dajcie mi 200 tysięcy i będę się bił z Mamedem, prawda? To nie jest koncert życzeń, ja sobie mogę chcieć, ale tak samo druga osoba musi ktoś to pokryć wszystko, prawda? No i że Marcin chce ten rewanż, no to wcale go nie muszę mu dawać, prawda? Ja mu powiedziałem, niech się odbuduje, niech stoczy jeszcze 2-3 walki, zobaczymy jak to, co dalej będzie z nim, no i myślę, że wcześniej czy później na pewno ten rewanż gdzieś może dojdzie do skutku. Ja myślałem o innym rewanżu, ale to już inny szczegół. A wiem o którym, o Aleksandr Czyliko, jak najbardziej chciałbym kiedyś ten rewanż stworzyć, ale na pewno nie w Fenie, tylko na pewno w UFC. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Dzięki.